Dawaj, Lanek. Właśnie wiezie mnie do studia z Ukrainy jakiś pan, ale mi nie przeszkadza w tym kraju, przecież wyjeżdżałem sam. Spokojnie mnie wiezie do celu, ja jaram gibona na tylnym siedzeniu. W kieszeni pieniądze robione na mafii, choć nie jestem bossem kartelu. Noga na gazie, dobra na razie. Mieliśmy jechać, a stoimy w korkach 90 minut jak piłkarze. Obgadaliśmy już wszystkie bieżące tematy, zaczyna się cisza. Widzę, że go to krępuje i czekam tylko, kiedy o coś zapyta. Nagle pyta, to już z pracy? Mówię, że tak. A gdzie pan chodzi do pracy? Mówię, że trap. Nie rozumiem, co to znaczy. Już tłumaczę, prosta sprawa. Wie pan, co to znaczy trapen? Nie pracować, a zarabiać. W pogoni za fartem ustawiam nawi. Niech anioł na masce mnie błogosławi. W pogoni za fartem ustawiam nawi. Niech anioł na masce mnie błogosławi. Krakowskiej gadałem z Lankiem o tym, że Polskę niedługo trap zje, że trapowe numery na autotune odpalą tu radiowe stacje. Minęło 5 lat od tamtej rozmowy i poczułem się jak jasnowidz. Czekaj, mam wizję, jesteś arcychujowy. Nie jestem jedynym ojcem trapu, mam w sobie wiele pokory. Szacunek do wszystkich chłopaków, co byli w tym kurwa i są do tej pory. Jesteśmy jak dziary na twarzy, typie, nas nie da się nie zauważyć. Jaramy tak dużo trawy, typie, że nie da się nie zauważyć. Suki na mnie patrzą ciągle, bo mam off-white napisane. Nie znam tego nawet dobrze, raz pokazał mi to Lanek. Żyję się dobrze, jak gdybym typie miał iść do pracy na etacie. To kurwa po prostu bym poszedł, bo jestem normalnym chłopakiem. W pogoni za fartem ustawiam nawi. Niech anioł na masce mnie błogosławi. W pogoni za fartem ustawiam nawi. Niech anioł na masce mnie błogosławi.